Halo, wyścimo ciszę, bo ktoś zgubił portfel. Tak jest teraz. A, jestem pan, dobrze. Dobra. Dobrze, to już się streszczam. W takim razie, browar zakładowy ma już 3 lata. Znaleźliśmy się tutaj w tym miejscu troszeczkę przez nieporozumienie, ale tak jest. Ale generalnie browar zakładowy to są ludzie. Ja tak zacznę od początku, czyli od tego, jak piwo zaczyna swój proces twórczy, czyli jest na warzelni. Michał, zapraszam cię tutaj. Muszę sprawdzić, bo my mamy tutaj taką wewnętrzną sieć porozumienia. W tym momencie mamy uważonych 525 barek. Z tych 525 barek zgadnijcie, ile uważał Michał. 525. Nie, no 522. Także 3 marki nie zostały w browarze przez Michała, ale to byłby bardzo przykład. Jak kiedyś piliście z lepiej od browaru zakładowego, to właśnie były te 3 marki. Także słuchajcie, bardzo brawa dla Michała. Człowiek, niech żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Także tak zaczyna powstawać każde piwo. No ale dalej to piwo, jak już właśnie zostanie uważone, trafia na dalszy proces produkcji, w którym, czyli fermentację, gdzie w tym momencie zajmuje się nią Łukasz. Łukasz, brawa! Tutaj 3-4 za Łukasza, brawo Łukasz, tak. Sfermentował już może ze 4 piwa, nie no więcej. No ale nie, generalnie jest bardzo okej. Potem właśnie to piwo, jak już zostanie uważone, przetoczone, generalnie też na procesie leżakowania są różne owoce, no tutaj też akurat produkcją właśnie zajmuje się Michał, Łukasz, tak? Ale to piwo trafia do rozlewu. I właśnie tym rozlewem od niedawna się zajmuje, czy też od bardzo dawna, tak? Tutaj pan Kuba, tak? Od niedawna się zajmuje, także brawa dla pana Kuby. Potem jest proces etykietowania, właśnie w przyszłym tygodniu ma przyjechać nowa, pani Beata Zaw, nowa Beata. Czy nie, wiecie, generalnie, ja nie wiem, ale to są takie grube tysiące tych butelek przez 300, grube setki tysięcy, tak, butelek, które gdzieś tam wyszły z browaru zakładowego przez 3 lata. I tymi właśnie, każdą tą butelkę, którą gdzieś mieliście okazję wypić w swoim domu, w zaciszu, przy pięknym ognisku, czy grillu ze znajomymi, to właśnie tą butelkę obkleiła Beata! Ale generalnie wiecie, można zrobić najlepsze piwo na świecie, które smakuje idealnie i tak dalej, ale no trzeba to piwo jednak sprzedać. Wyrwał się troszeczkę przed szereg, ale właśnie sprzedażą w naszym browarze zajmuje się Tomasz. Brawo! Brawo, brawo. No. A tak generalnie resztą zajmuję się ja, także dziękuję. Tutaj mam takie drobne ogłoszenie, że jest tort, także zaraz będziemy konsumować. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. No, także teraz wszyscy śpiewają 100 lat, hej. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat. Ale nie zapominajmy, że jesteśmy w browarze zakładowym Wielokram.
którym oto się zajmuje tych czterech, no nazwijmy to pięknych dżentelmenów. Właśnie Jacek, Damian, Piotr, Franio zawsze tutaj są na straży i no generalnie jest bardzo fajnie. No. Nie, no właśnie, ja tutaj, o, a mogę zdjęcie z chłopakami, to może być jedyne. Także zapraszamy na tort. Ktoś pokroi, co?